Halo, halo, cześć, witam ja się wszystkich bardzo serdecznie. może, Nie, no? ja się przywitam, No bo ja muszę się przyznać się przywitam. do jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie, ale to jest, Jestem jesteś, gałganem. Wiemy, ale to wiemy, to nie Jestem musisz. gałganem, moi drodzy, ja po prostu nie zrozumiałem. Muszę graniczyć z zachodnimi nacjami. Przyznaję się bez bicia, zgałganiłem do reszty. No, zgadzam się w sumie, tak trochę, trochę tak, masz rację. No więc chciałem tylko to na początku powiedzieć, teraz możesz sobie już przywitać się, proszę bardzo. No, no, witam wszystkich bardzo serdecznie, jak już Ignacy uprzedził mnie, jest zgałganem. Znaczy ja bym użył innego określenia, bardziej agresywnego, ale no mimo wszystko... No, bo ty jesteś takim agresywnym youtuberem troszeczkę, nie? No, taki agresywny, ja wszystkich hejtuję w sumie, nie? Troszeczkę taki hejter jesteś, nie? I tak się dlatego właśnie tak mam te 25 tysięcy widzów i się nie ruszam z miejsca. Właśnie taki trochę hejterek jesteś jak na moje. Ale, ale mój kanał uczy. Mój kanał uczy. Kurwa, nie czego uczy? Tacy, nie bądźcie tacy jak ja. Nie bądź gównem, na tym polega ten kanał, content? Tak, no, tak, dokładnie tak, nie bądź gównem, bo skończysz jak gówno. Dobra, przyspiesz trochę tempo, co może? Przyspiesz trochę tempo, mam ci szybciej wpierdolić? Kto to mówi? A przed odcinkiem, no, przyjdź do mnie jak najszybciej, to mnie uratujesz, ja się cię zwesternizuję. Co? Jak zwykle, kozak w świecie, pizda w necie, tak jak się to mówi. A mam powiedzieć, co było z Aztekami i Itzą? No weź, Zach, graj w tej Ameryce Środkowej, bo ja tam przyjdę, będzie fajnie, razem będziemy grać. Ja mówię, ale ja może zrobię kraj obok ciebie i będziemy walczyć ze sobą. Będzie ciekawe, nie, w Ameryce graj, tam tego... Najwyżej jak przegrasz... Kurwa, to... najpierw ty przejebałeś Aztekami, do kurwy kutasa. Co ty jeszcze w ogóle chcesz mi powiedzieć, powiedz mi? Przepierdalasz Aztekami, kurwa, wygraną grę, błagam cię, w ogóle nie kompromituj się już dalej. Wygraną grę, sam no. Jesteś wygrany. Nie kompromituj się, przyjacielu, wiesz? Bo to nie przystoi nawet. No, się znasz. Się znasz. Nie przystoi, panie Jędzie. Znasz się jak dziewczyny do Natana na trzepaniu masła. No to całkiem w pytkę. No, nie wiem. Trzeba się zapytać jakichś speców od trzepania masła. Umiesz trzepać masło? Nie, nigdy w życiu tego nie robiłem. Czy się kurwa wypowiadasz? Nie, nigdy w życiu tego nie robiłem. Właśnie. Dobra, gałganku. Już porobieni są swoje rebelianci. Temat jest, kurwa, zamknięty. Dziękuję bardzo. Rebelianci? Dawno ich nie widziałem. Chyba wszyscy rebelianci tego świata już umarli u mnie. U mnie jest już w pytkę. Przeprowadziłem reformę. A to ciekawe, to authority mi się i tak zbiera. No będzie mi spadało ten, to będzie mi spadało... Aggressive Expansion, tylko Unrest. O, zginął mój świetny generał. Szkoda trochę. Był dobry. No cóż, ja liczę na to, że mój kraj się ustabilizuje, znaczy już się stabilizuje, mam minus 56 prestiżu, gdyby nie ten prestiż, byłbym już ustabilizowany. Okej. Okay. Jestem do tyłu z technologią. A spadło ci już taka raz z tego, z... jak się to nazywa, z bankruptcy? Nie, chyba jeszcze, a sprawdź, to jest w tym, w... No przy Unreście możesz sobie zobaczyć to. Przy Unreście to jest? Tak. A to nie jest przy tym? Tam w tych na dole? Nie wiem, a w Triggered Modifier też możesz. Właśnie. Mieć. Okej, co my tutaj mamy? Okej. Nie widzę tu niczego, żadnego komunikatu, niczego w sumie. W tym moim unreście, nie unreście. No to musiało ci już to spać. A w krajowych modyfikatorach? Jest, bankrupcja. Bankrupcja plus 3. Patrzę, do kiedy masz? Nie jestem przecież taki, jest tylko plus 3. Okej. Okay. Więc może sprawdzę w tych triggers modifier, czy jak to się nazywa. W modyfikatorach kraju spojrzyj. W trigger modifier nie ma nic, a... Country modifier, coś takiego? Country to modifiers. Jak masz government, pierwsza tabelka, country modifiers, pod kulturą. Pod kulturą mówisz. Dokładnie. Kultura. Jest, oczywiście. To jest to. Zapomniałem o tym sumie. Co tu mamy? Mamy divination, to coś to wziąłem. Mamy national unrest plus 1, to też wziąłem. I jest, bankrupcja. Morale armii, morale tego, morale tamtego, morale srego, owego i to trwa do 1533. Jeszcze 2 lata, to na luzie, to w te 2 lata czy prestiż może zregeneruje w końcu. Okej. Okay. Przesyłam kolonistę jednak do tej prowincji Magdalena. Co to kurwa jest? Okej. Okay. Do tej Magdaleny, żeby jednak być bliżej i szybciej Portugalców. W sumie kolonizuję już prowincję Kartagena i tak. To jest prowincja, która jest important center of trade. Ciekawe, co? A ja widzę już naprawdę, widzę możliwość stworzenia majów. Tak? Już masz na horyzoncie? No już pamiętaj, że te reformy musisz przeprowadzić, nie? Wiesz, tak, no ale z tymi reformami, no to ja to chyba mogę robić szybciej od ciebie, no bo ja mówię, muszę mieć 20 prowincji. No i tak. Nie ma żadnych tych No i nie stracić. No nie wiemy, nie? O kurwa, Air Force Hill. Przeżył! Nie, chuja. A, co chujowo. Ty wiesz już? Czy wiesz co, teraz to mi jest w sumie tak potrzebny, wiesz, następca tronu, że jak już ja nie mam żadnego sąsiada w tym momencie, ja w Ledgerze nie widzę żadnego kraju. Poza sobą, wiesz? W ogóle jaką mam teraz te...
Bo coś się zmieniło, jak te bunty wygrały, nie? No. U mnie coś się zmieniło, chyba government? Może ci się zmieni government, słuchaj. Możliwe, bo teraz mam, chociaż nie, mam daje tribal despotism i to daje mi national unrest plus 1 i to mnie zabija, kurwa. To mnie zabija. Mam core creation cost minus 10%, to dobre, ale diplomatic relations minus 1 i unrest plus 1. To unrest plus 1 to jest fuj. Tak z dupy po prostu, że ciągle będę musiał bunty. To może ja sobie wezmę to tribal federation, w sumie to nie jest głupie. Nie mało, na pewno. O, dobry event, to stabilność w zamian za prestiż, a z chuj tam. Wszyscy Doomsday dostałem, wszyscy oprócz mnie. Rapa za żywność. Kurwy kutasy, wszyscy. Dyplomat mi się bardzo przyda. O tak, ty jesteś w chuj przydatny. Better relations over time albo diplomatic reputation, zwłaszcza jak nie znam żadnego sąsiada. A w sumie weźmy deep pointy. Ja mam na czwórce jak coś, nie? Widzę i to bardzo dobrze, wiesz, bo ja tylko kolonizuję obecnie, wiesz? Bardzo dobrze. Czekam, aż po prostu mi się kolonia skończy robić i powinna być w pytkę już wtedy. Ty, ta Kartagena ma 8 w ogóle developmentu na starcie, fajnie. Nie, no oni mnie tutaj, nie, ja robię sobie tego governmenta nowego, bo ten government mnie zabija z tym unrestem. To tak właśnie teraz ogarnąłem, że to jest kurwa, co to ma być. Dzwoni troszeczkę, proszę cię. Czekaj. Już. Proszę. Trójka jest. O! Juluj. Nie. Juluj? Juj. Ty luj? Juj, muszę pójść, proweczkę do prowincji. W pytkę możemy grać. Najlepsze jest to, w sumie, w tym wszystkim, że ja mam kory na to wszystko. To wszystko są moje kory. Więc ja to odzyskam. Ha, to jest lepsze. O, wow, aż poskakałem. Widzę, że wyrzynam jakichś kapłanów, nie tych. San Kanchapit, już któryś raz kogoś tam wysyła mi. To jest jakiś coś jak How about Ubliet. A może ciemnica? A może skąd to znasz? No nie wiem, bo u ciebie na twojej grupie, kurwa, to jest, pojawia się wszędzie ten nieśmieszny żart w kółko powtarzany. To jest bardzo śmieszny żart, bo ja mówiłem moim widzom, że ja mówię dokładnie przeciwieństwo od tego, co ty mówisz. Ty mówisz, że jak jest żart nieśmieszny i się go powtarza w kółko, to się śmieszny nie staje, a no. Ja mówię na odwrót, że powtarzany żart właśnie staje się śmieszny. Kurwa, staje się memem. Kurwa, nie wiem, nie zobaczyłbyś śmieszności, gdyby wyszła z krzaków i cię kopnęła w dupę. Powtarzasz się po prostu. Już któryś raz z kolei spotkamy się przy tej samej serii, czyli przy Europie Universal 4 i za każdym razem to samo mówisz. Za każdym razem. No to jest kurwa tekst klasyczny z Wiedźmina, gałganie. No nie obchodzi mnie skąd on jest klasyczny, czy on jest renesansowy, czy średniowieczny. Sam się zaśmiałem ze swojego żartu, taki błyskotliwy żart. Bardzo, bardzo, tak, no ja propsuję. Ej, w sumie zabawna sprawa, nawet nie wiem, nie mogę dostawać bonusu ani tego, pomocy od sąsiadów, bo nie mam, wiesz, ahead of time, nie widzę kto z moich sąsiadów jest, bo nie mam sąsiadów, nie? Więc nie mogę technologii podnieść, nie widzę. To prawie jak z cyklu, nie widzę moich przyjaciół, bo nie mam przyjaciół. Tak, coś takiego. Porównywalne. Ej, mamy Ledger w sumie, tak? No ja wiem, ja w Ledgerze nic nie mam. Ja w Ledgerze sprawdzę, ile oni mają. 7 ja w Ledgerze nie mogę zobaczyć, kto jest... Ja w Ledgerze jest tylko jeden kraj teraz. A nie, wiesz, że jestem w stanie zobaczyć austriackich dyplomatów? Kto był austriackim tym cesarzem? Hesja była przez jakiś czas, wyobrażasz to sobie? Wow. No. O, chyba ktoś tam się uciepali. Tak, przejeżdżała, to wiesz co, tak, to jest chyba kartka. No. W ogóle dzisiejszy mecz, bo my to nagrywamy, kiedy mecz jest Polska-Niemcy, jest u nas, czy ten? Nie, w Niemczech gramy w Frankfurcie, jeśli się nie mylę. Ja tam nie wiem, bo to mnie nie śledzę. Przyśpiesz, tak, we Frankfurcie gramy, no. Mam rodzinę we Frankfurcie, wiesz, w ogóle. O! No, tym nad Menem, bo jest też nad Odrą, mały. W ogóle Frankfurt jest tam... W zachodnich Niemczech, tak, to jest strasznie. Ja wiem, gdzie on jest, ale mnie zastanawia, bo tam jak są, oni mają te podziały na te twoje niby Landy. Województwa, nie? Landy, tak. To Frankfurt jest chyba stolicą jednego z tych landów. Hessen-Kessel? Nie jestem pewien, czy to jest stolica Hesji. Kurwa mać! Outbreak of smallpox. Dzięki mordy. European Epidemic. Przypłynęli Europejczycy, już mam kurwa epidemię. Ty, zajebiście! Zginął mi mój R, dostałem Huayna Capaca z 444. Spoko. Ej, ale Huayna Capac to jest historyczny przywódca mój. Wiesz o tym? O, to nieźle. No, Huayna Capac. Huayna Capac Hanan. Chyba, że to po prostu jest jakieś takie imię tutejsze i tyle, nie? W sumie to... Zaraz zleweluje się czego na taki hard leveling. Czwarty, trzeci, kurwa. Czy to jest totalnie bez sensu, bo jak się zaraz będę westernizował, to... A, już zresztą, w sumie. Mogę się zlevelować, nie? W sumie lepiej mieć tych, nowe jednostki, jeżeli chcę walczyć z buntownikami w czasie westernizacji, nie? Halo, co ty tam wyczyniasz? Znaczy, no w ogóle wojnę mi wypytają ludzie. Okay. Jaka technologia pierwsza? Adminka idzie, dobra.
O kurde, jak mi brakuje czwartek. Gdybym miał czwartą adminkę, to bym miał... O, teraz dipka idzie. To bym mógł temple budować. O, kometa, kurwa mać. Dzięki, mordo. If only comet has common sense. Ale te boty są głupie, wiesz, bo on wypowiedział mi wojnę, nie mając żadnego sojusznika. A ja miałem dwóch sojuszników, to pewne, że oni mi odpowiedzą na wyzwanie. A mimo to wypowiedział tę wojnę i mnie zastanawia dlaczego. Jak on myślał? Czym on myślał przede wszystkim? Kutasem. No właśnie tak wygląda to, jakby myślał kutasem, no bo nie ma innej opcji, no kurwa. Masz nawet moje kory. Czekaj. Death of Tupac Amaru. Muszę albo chronić... Płyty Tupaca musisz kupić. Ej. I tak mi zabiją mojego era, kurwa. No to nie zrobisz, umrze. I w chuj Pretender Rebelów. Tak w chuj. No, trafiła kosa na chujowy kamień, no. Czekaj. Co zrobisz? O chuj. Vana Campa. Kurwa, poczekaj, muszę poustawiać prowincję, co? No dobrze. Vana Campa, idziesz tutaj, dobra. W sumie tak, spoko, wezmę piątą militarną na początku. Staram się, czy mogę zrobić tak. Poczekać z technologią, nie wziąć im, buntownicy będą na czwartej militarnej, a wtedy dopiero się przeskoczyć na nową militarną. Łapiesz, o co chodzi? Jak tam wolisz, ale myślisz, że to zadziała? Nie mogę. Zwolnij na tempo 2 i to mogę zrobić. Proszę bardzo. Musisz otrzymać, bo tutaj bardzo ważną wojnę prowadzę. O życie. Tak bardziej o życie niż o cokolwiek innego. Więc tak nie za bardzo mam ci jak pomóc. Jak tam ci idzie? Jeszcze nie zaktywowałem eventu. To dawaj. No, nie chcę tego robić, stary. Tu bez kanarii. No musisz. Kiedyś musisz. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Kiedyś Tupac musi umrzeć. A ja dostanę jeszcze lepszego lidera dostanę generalnie, wiesz? Dostanę 4-4-6 ziom. Nawet 2 stabilności, o. Wypierdala w dół, nie? I tak. Dobra. Stabilności. Dobra, no to mamy wojnę. Dobra, trójkę. O kurwa, oni są wszyscy w jednym miejscu. Ja pierdolę, ale ich tu jest. Jak mrówek, oni się jeszcze w jeden punkt widzę, że złączą wszyscy. Dobra, stabilność jest w dole. Kurwa, podniosłem niedawno tą! Ja jebie, podniosłem teraz administracyjną i mam przejebane. Ale ci powiem, że ja naprawdę nie rozumiem tych krajów. No kurwa, ten Mikrztek wypowiedział mi wojnę bez żadnych sojuszników, bez niczego. Nie miał kompletnie żadnych szans. To było pewne, że on nie ma kompletnie żadnych, najmniejszych szans. No. A mimo to wypowiedział mi wojnę. Ciekawe. Oni podejmują takie decyzje właśnie, i to mnie najbardziej szokuje tutaj w graniu tymi innymi, że oni podejmują takie decyzje z dupy, takie właśnie moje, takie YOLO, takie, że nie mam szans, ale wypowiem, nie? Takie nie znam się, ale się wypowiem. Kurwa niedźwiedź, mogę najemników robić tych konnych, wiesz? Pierwszego konia właśnie wprowadzam do gry. Sprowadzili ze tego, z Europy. O chuj. Kurwa, najgorsze jest, że te kutasy się łączą w grupę, wiesz? Będzie ciężko z nimi walczyć. Będziemy się bronili w Quito. Że wszyscy obok siebie jesteście. Niedobrze. No możesz, na 3 jesteśmy, dobra, okej. Okay. Ty musisz przetrzymać. Jak tutaj z tymi rebeliantami wygląda? Macie 13%. Już. Spróbujesz się obronić w tym Quito? Zobaczymy. Mam pierwszego konia, ziom. Look at my horse. My horse is amazing. Idź do tego kanarii. Okej, zrobimy to tak. Chujowy jest przywódca. Dobra, atakujemy ich w górach niestety, ale no cóż. Spróbujemy. Tam ich fort zatrzyma. W dżungli przynajmniej walczymy. A moi żołnierze są lepsi przynajmniej. Kurwa, jak będziesz tak rzucał, to... Co się stało? O, wygrałem. By the Emperor, we've won. Cieszę się twoim szczęściem. Ja też wygrałem jedną wojnę. Stary, 3 staki rozbite, tak bez śmiania. Bo to łącznie się pojawiło 6 staków rebeliantów, tak prawie 70 tysięcy żołnierzy. Więc generalnie to tak nie wkipierdział, bym powiedział. Dobra, spróbujemy ich zaatakować wielką ilością żołnierzy. Stopniowo dosyłaną. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak ocalę tego rulera, on jest zajebisty. Ma kurwa 19 lat i ma 4-6-6, nie? Statystyki. Strasznie dobry ruler.
do przodu, do Quito. Do Quito. 28. 4. Dobra. To idziesz tu. Kurwa mać, kurwy kutasy. Ciężko idzie, powiesz? Ciężko, ale powinno dać radę mimo wszystko. Dobra. Okej. Zdobądźcie to i atakujemy ich. Najpierw to 18 uderzymy. Niewiele ich jest, no to jest to właśnie. Ich jest bardzo niewiele. Dobra, atakuj. 6000 żołnierzy, to jest coś, co można zmasakrować od tak. Atakuj. Jeszcze mam posiłki. Kurwa, Magdalena koruje. Czy będziesz miał do nich dostęp? Powinienem. To idę Makaribo jeszcze robi się teraz kolonie. A nie, recalluj. Kurwa mać, kurwy kutasy. Co, nie udało się? Kolejna wojna. Znowu? Znów mi powiedział, no znowu taki... Dobra, wygrałem to przynajmniej. Ej, konnica może mi trochę pomagać, wiesz? Ja dostaję chyba boost za nią, tak czy siak. No Quito. Quito, 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 Quito. Rozbijcie ich. Dacie radę. Kurwa, wbili się we mnie. Wygramy to i jest po rebeliantach i wygraliśmy wojnę. Kurwa, nie zwiewają jeszcze do Kanarii. Stability czy legitimacy? Stability, oczywiście. Więcej stability dostaje. O kurwa, jak zajebiście. Festival of Water. Ziom, już jestem na plus 2 stabilności. Ja mam zupełnie przeciwną sytuację. Zupełnie przeciwną. Tak, aż tak? No, to jest kurwa te gałgany, no głupie. Ciągle wypowiadają mi wojny. Jak chce się ustabilizować, oni mi wojny wypowiadają. Znaczy jedną sam wypowiedziałem, ale nie spodziewałem się, że tamten przyjdzie. I kurwa, tak to wszystko się posypało. Teraz kolejny mi powiedział, ale no, mam sojuszników, którzy mi to wygrywają mimo wszystko. Tylko dalej jest ten problem, to znaczy teraz znowu zadłużam, żeby móc cokolwiek ogarnąć. Ajajaj. Różnica tylko polega na tym, tylko i wyłącznie, że... Że w jednych wojnach pomagają mi sojusznicy. No to jest też już coś, nie? O, i mojego rywala zżerają bunty. Bardzo miłe. Dobra, zajebiście. Chuj w to. Jestem na wysokim poziomie administracyjnym. Oje, kurwa, marketplace'y. Czy ty wiesz, co to oznacza? Bo kurwa, masz to, na co mi wysłać pieniądze teraz. Żebyś wiedział. Tylko tak generalnie są mi chuj potrzebne, bo mam w jednym handlu on 94, w drugim mam 100. W sumie w Panamie by mi się tylko przydało, jeżeli już gdziekolwiek. No dalej. End of the Civil War. Legitimacy czy stabilność? Jasne, że stabilność. Dobra, i słuchaj, ciekawostka. Mam core i pytanie, czy mi, wiesz, pozwoli. Powinien z nimi graniczyć zaraz. No jeżeli mi odkryje, wiesz, ten region, nie? Oho, ja widzę Karaiby. Już widzisz? Czyli widzę statki Karaibów. A, no jest tam nacja kolonialna, nie? Okej. Okay. Pytanie, co teraz? Mają mniej sił, no niby powinienem móc ich zmasakrować. Kurwa, dlaczego mam taki przychód wyjebany? A, już wiem dlaczego. Mam 3 stabilności, może dlatego. Jeżeli przeżyję jakoś te dwie wojny, to powinienem wyjść na prostą. O ile przeżyję. Dobra. Mogę teraz... Kurwa, odkryło mi inną prowincję. Nie widzisz ich? Nie, jeszcze nie. Chujnia z grzybnią w takim razie. Troszkę tak. Muszę gnać po prostu w tamte strony, nie? Jakoś do tych Karaibów i liczyć, że gdzieś tu coś powstanie po prostu. I że uda mi się kogoś dojrzeć, nie? Powstanie. Dobra. Nie ma choć powstanie, jeżeli papąlik i tą. Panamy jeszcze nie widzę trade node'u, to jest trochę irytujące, zważywszy na to, że mam important natural harbor w tym regionie, nie? O, zginął mój generał, stary generał. Dobra, 102 dni. Dobra. Okej. Okay. Dobra, zamknąłem armię mojego przeciwnika taktycznym zagraniem. Taki gambit po prostu. Gambit to, że musisz coś poświęcić. Tak, poświęcam swoje tereny. Moją boja.
kurwa, co te kurwy kutasy tutaj robią? Jak on mnie namierzył, kurwa, radarami? Skąd ten bot wiedział, że ja tutaj jestem? Kurwa, no. Botem czarownikiem. Ale naprawdę, bo teraz sytuacja była taka, że przyszedł bot z innej wojny w ogóle pomóc swojemu wrogowi. Ja je wiem. Mówię, no kurwy kutasy. Co oni tu robią? Są, kurwa, czarodziejami, stary. No właśnie tak wychodzi. Kurwa, kolejna epidemia europejska, jebany. Kurwa, dostaję od was epidemię, pierdolce, ale do chuja Wacława, kurwa, żeby mi... O, już pływają te Karaiby, ja widzę. Dostaję ich pierdolone epidemię, ale żeby, kurwa, się zobaczyć, to ziom, spierdalaj lepiej, nie? Kiedy bym mógł kawalerię robić? W ogóle możemy kawalerię robić? Nie. Czy mamy, kurwa, kiedykolwiek akces do kawalerii? Pytania bez odpowiedzi. Tak, na szóstym. South American Horseman. Na szóstym poziomie. Będziemy mieli kawalerię. Dotrwali do kawalerii w ogóle? Historycznie, bo pamiętam, że jak zaczęli Hiszpanów na koniach, to... Na siódmym poziomie będziemy mieli tych. Na siódmym poziomie będziemy mieli... jak on się zwał? Działa. My mamy działa? Mhm, na siódmym poziomie. Militarny. Działa akurat są dla wszystkich tych grup takie same. Pierdole. Kupujcie te prowincje. Musimy z nimi spisować, bo jak ta armia mnie znowu dogoni... kurwa. No kurwy kutasy. Zostawcie mnie w spokoju. Ja muszę srać tymi koloniami w takim razie, hardo. I próbować się jakoś to zablokować przed nimi. Kurde, widzę znowu... Hiszpańskie też statki widzę. Valeriano Navarres. Dobra, zobaczymy. Beneza zgraniczył z niebieskim jakimś tu krajikiem. Zobaczymy, jak to się zakończy. Kartagenę teraz musimy skończyć i tyle. No jak tam u ciebie, powiedz? Ja już nie mam wrogów. Powiem wprost. Ja też już nie mam wrogów. Też już są tylko sami przyjaciół? Tak, sami przyjaciele te przyszli mi odwiedzić. Tak odwiedzają moje tereny, zakreskowują mi je. Tak, no, fajnie jest. Intrygujące. Szybko, no forcie, kurwa, padni. No i wasz, i ten kutas, no. Pierdolony kutas Traszpanek. No. On widzi moją armię i ją goni, no goni przez cały kontynent, goni te armię, minusy ma na złamanie karku, ale goni! Nie patrzy, goni! Kurwa, ale ja jeszcze rozumiem, gdybym okupował jego prowincję, ale nie, ja okupuję prowincję zupełnie kogoś innego, a on tam biegnie, on nie jest z nim w sojuszu. On ma wyjebane w swoje prowincje, on goni uratować prowincję swojego jednego z rywali. Całkiem niepotrzebnie, nie? Kurwa, to co się tutaj dzieje, to przekracza ludzkie pojęcie. To w ogóle przeczy logice. Nie, kurwa, kutas goni mnie dalej. No, on mnie o to nie odetchnie. On wie, że jego kraj za chwilę przestanie istnieć, bo zaraz będzie pełna aneksja i koniec. Ale no i tak, biegnie. Ej, intrygujące. Jestem w stanie widzieć kraj, który się nazywa Arrawak. Wiem, gdzie on jest, bo patrzyłem w lobby. Mogę z nim podnosić relacje, ale mimo wszystko nie widzę jego stolicy. Zabawne, co? Bardzo. Nie widzę jego armii, więc jakby nie mam go odkrytego, ale jak go znalazłem, bo podnosił ze mną relacje... to mogę wykonywać akcje dyplomatyczne. I on chce być moim wasalem, to zabawne, nie? Bardzo. Okej, okay. Masz opinię jaką? Threatened. Covert action. Nie no, claimu nie mogę robić. Has no... A no, też może dlatego, że nie mam kora obok niego w sumie, nie? On ma kora przy mnie. Cholera wie. Dobra. Build a great grand palace. Jasne. Legitimacy w górę, prestiż w górę. No i już, po całej wojnie religijnej. Ale zajebiście, mam w ogóle nowego przywódcę, który ma wyjebane statystyki. Z tej samej dynastii, ma 4-6-6. Szkoda tylko, że nie mam żadnych... że nie mam żadnych royal marriage, więc jest problem z erami. No ale to nic. Jak tam, niedźwiedziu? Żyjesz, nie żyjesz? Powiedz. Żyję. Wciąż prowadzę wojnę o moje etniczne ziemie. Jest niedobrze, jest źle, ale no, daję radę. Chujowo, ale stabilnie, jak to się mówi. No tak, tak właśnie można teraz powiedzieć. Chujowo, ale stabilnie mimo wszystko. Co mi da ten event? O, base production. Production, no miło. 9 developmentu, kolonia. Kurwa, przestań spamować tym pisem, pizdo. Kurwa. Bo mi stabilność już zabiera jak ten, mam 99 po skorę. Przestań spamować pisem. To brzmi tak. Jak jakaś drobna agitacja polityczna, nie sądzisz? Ej, zabawne, ciekawostka, bardzo ciekawi mnie ta kwestia. O, chcą ze mną sojusz?
To jeśli chcesz ze mną sojusz, to czy nie chcesz... Jak zyskać... oni spamują tym pisem, Boże! No chcą cię udupić teraz. No ale... Utopią cię. Jak grubym trzeba być, żeby to robić? To jest najgorsza taktyka, jaka... Utopią cię we w twojej krwi, chłopie. Kurwa! No stawcie mnie, kurwy kutasy! Nie chcę z wami walczyć! Nie, kurwa! Hiszpanie, pokażcie się. Ja muszę się od was szybciutko zrobić sobie reformę i wtedy będzie w pytkę. Ja już będę wtedy bardzo szczęśliwym człowiekiem. Rozjebać ich, kurwa, rozbać im armię, może to nam coś pomoże. I harsh treatment, harsh treatment, harsh treatment! Kurwa, kurwy kutasy, wyjściowe morale macie większe. Dwa razy większe siły mam, no dwa razy większe siły, no panowie, no... Nie uda ci się. Nie uda ci się. No masą ich zaleje, nie no masa... Panie Ingridzie, ja już się mogę rozciągnąć na fotelu. Szkoda, że nie widzisz mojej kamerki, ale ja już się mogę rozciągnąć i sobie łyczkę wody sobie wezmę. Mogę spojrzeć, mogę sobie piwko nawet otworzyć, wiesz? O! Titu Kusi Yupanakui. Yupanakui. To jest mój nowy R do tronu. Ma on, mój przyjacielu, 0 lat, jest 2-4-3. No jego ojciec był mądrzejszy troszeczkę. No ale ma strong claima, to najważniejsze. No, to mój przywódca, który wygrał wojnę domową, nie pierdolił się dosyć szybko po dupcu, co mu się znalazło. No jest, no. Jak to się mówi. Inflacja leci w dół. 27 przychodu mam łącznie. A minus 3 stabilności! Ojeju. Sfamują, kurwa. Co tam się, kurwa, musi dziać dopiero? Ej, zabawna sprawa, że mam w Panamie najwięcej trade powera? O, ciekawe. W Karaibach nie mam. Będzie dobrze. Czekaj, z tym, jak tu idą linie handlu. W tę stronę idą. Tu moglibyśmy zrobić trzy marketplace'y w tych prowincjach. Kurwy, kurwy kutasy. O, tak byśmy mogli zrobić. O. Kurwy kutasy, ja pierdolę, zaakceptowało... Co tak krzyczysz? Musiałeś już przyjąć. Z miejsca zaakceptowało, minus 3 stabilności, zapomniałem błysnąć stabilności. I co? Co musiałeś im oddać? Zapoteków mi stworzyli w środku, kurwa, draka takiego wielkiego. Koniec, mój sił. 27 minut. To się tam dzieje, to jest piękne. Ja się spinam, ja się męczę, ale ja czuję satysfakcję z tego, że zostaję po dupie, bo to jest... Ale to dobrze, bo to jest w sumie fajne wyzwanie dla ciebie jako gracza. Ja mam bardzo, powiem ci, że mam aż za bardzo grę, jeżeli chodzi o chillową. Polecam, obejrzyj tylko, co się u mnie dzieje. To... Chętnie zobaczę, z dużą przyjemnością zobaczę. Możesz mi dać menedżera na koncie, to sobie obejrzę u ciebie po prostu. Dobra, moi drodzy, bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobał klasycznie. Ja byłem Ignacy, wy byście, wy ze mną był Niedźwiedź. Na razie. Nasz dzielny gracz, który, słuchajcie, w końcu nie grając Prusami próbuje coś osiągnąć. I to jest dla ciebie, to jest dla gracza. Bardzo się cieszę, moi drodzy, widzimy się już jutro. Czekamy oczywiście na opinie. No i wszelakie komentarze są zawsze mile widziane. Dajcie łapki na dwóch kanałach i tyle. Trzymajcie się, pa, pa, pa.